W tym roku młodzież i dorośli z Bolesławca po raz piąty uczestniczyli w dolnośląskiej akcji Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia. Na początku lipca pod wodzą Barbary Smoleńskiej porządkowali groby na polskich cmentarzach w Sieniawie koło Zbaraża, a potem w Jazłowcu koło Buczacza. W poniedziałek w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu podsumowano tegoroczną akcję. Byliśmy my, nasza szkoła, zespół szkół ogólnokształcących i zawodowych, ale reprezentowaliśmy cały Bolesławiec, dlatego że w naszej bolesławieckiej akcji uczestniczą uczniowie ze wszystkich szkół, zarówno ze szkół powiatowych, jak i ze szkół miejskich. Uroczystość była taka bardzo podniosła, rozpoczęła się śpiewem, który co roku jest ze uczniowie ze szkoły muzycznej z Sycowa. W tych podsumowaniach zawsze też biorą udział goście z Kresów, Polacy, którzy tam mieszkają w różnych regionach obecnej Ukrainy. Wszyscy wolontariusze otrzymali podziękowania tutaj od nas, to też cała nasza grupa, która uczestniczyła. Akcje współorganizują Fundacja Studio Wschód Grażyny Orłowskiej-Sondaj i Dolnośląskie Kuratorium Oświaty. W Bolesławcu czyni to Barbara Smoleńska wraz z Towarzystwem Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Nasza telewizja Bolesławiec patronuje medialnie tym działaniom bolesławian.